W tym materiale zapoznasz się z kolejnymi funkcjonalnościami zakładki Model, Skrót klawiszowy F9. Możesz się tam dostać z głównej strony programu Status F1 poprzez wciśnięcie przycisku Kalibracja ręczna F9. Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KMS, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pod wykresem modelu znajduje się dodatkowe okno, które może przestawić w widok rejestratora lub mapy F10. Jest to przydatne podczas kalibracji systemu, gdzie można jednocześnie dokonywać zmian modelu i obserwować ich wpływ na parametry rejestrowane przez rejestrator lub mapę gazu. Aby zmienić widok, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasek rozdzielający pomiędzy modelem a dodatkowym oknem i wybrać żądany widok. Pasek zmieni swój kolor na zielony, gdy kursor myszy znajdzie się nad nim. Przytrzymując lewy przycisk na niebieskim pasku i przesuwając kursor myszy w górę lub w dół, można zmienić wielkość widoku. Klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na niebieski pasek, przywraca się domyślny rozmiar widoku. Pamiętaj, rozmiary widoku modelu i widoku rejestratora mapy są od siebie zależne. Powiększając widok modelu, zmniejsza się widok rejestratora mapy i na odwrót. Można też ukryć całkowicie widok rejestratora mapy poprzez przesunięcie niebieskiego paska do dolnej krawędzi programu. Boczny panel modelu z jego opcjami, jak i panele w dodatkowym widoku rejestratora mapy można ukryć lub pokazać, klikając przyciski ze strzałkami, które znajdują się pomiędzy wykresami, a panelami. Wprowadzanie zmian w modelu można dokonać na trzy sposoby: za pomocą myszy, przycisków nawigacyjnych znajdujących się z prawej strony wykresu oraz klawiatury. Pierwszym krokiem jest zaznaczenie punktu modelu, który chcemy zmienić. W tym celu trzeba kliknąć na niego lub w jego okolicy myszą. Aktywny punkt zmienia swój kolor na biały. Pamiętaj, gdy aktywna jest opcja Auto przeskok, program automatycznie aktywuje aktualne punkty i nie trzeba klikać na nie kursorem myszy. Gdy którykolwiek punkt jest aktywny, to jest jego kolor zmienił się na biały, nad modelem pojawi się żółte okienko z dwoma przyciskami Anuluj oraz Zapisz. Pamiętaj, okno z tymi przyciskami nie pojawi się, gdy zaznaczona została opcja Automatyczny Zapis modelu. Zmian modelu za pomocą myszy można dokonywać w następujący sposób. Klikając lewym przyciskiem myszy wybrany punkt i przeciągając go, można zmienić jego współrzędne na modelu. Klikając prawym przyciskiem myszy na obszarze modelu, można dodać nowy punkt. Pamiętaj: maksymalnie można wstawić 15 punktów modelu. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl i klikając lewym przyciskiem myszy dany punkt, Powoduje to usunięcie punktu. Aby zapisać zmiany w modelu, należy kliknąć przycisk Zapisz lub Enter. Pamiętaj, zapisanie zmian modelu skasuje zebraną mapę gazu. Aby wycofać wszelkie zmiany modelu, należy kliknąć przycisk Anuluj lub Escape. Zmian modelu za pomocą przycisków nawigacyjnych można dokonać w następujący sposób. Aby zaznaczyć następny lub poprzedni punkt, należy kliknąć na przyciski z podwójnymi zielonymi strzałkami. Aby zmienić położenie zaznaczonego punktu, należy kliknąć odpowiedni przycisk z pojedynczą zieloną strzałką. Aby dodać nowy punkt, należy kliknąć przycisk z zielonym plusem. Nowy punkt zostanie dodany w połowie pomiędzy zaznaczonym punktem a następnym. Aby usunąć zaznaczony punkt, należy kliknąć przycisk z czerwonym krzyżykiem. Korzystanie z przycisków nawigacyjnych po prawej stronie modelu może być przydatne podczas korzystania z urządzeń z ekranem dotykowym. Zmiany modelu za pomocą klawiatury można dokonywać w następujący sposób. Aby zaznaczyć następny lub poprzedni punkt, należy nacisnąć Ctrl plus strzałka prawo-lewo. Położenie zaznaczonego punktu można przesuwać za pomocą strzałek klawiatury. Aby dodać nowy punkt, należy nacisnąć klawisz insert. Nowy punkt zostanie dodany w połowie pomiędzy zaznaczonym punktem a następnym. Aby usunąć zaznaczony punkt, należy nacisnąć klawisz delete. Aby zapisać zmiany w modelu, należy nacisnąć klawisz enter. Aby cofnąć wszelkie zmiany modelu, Należy nacisnąć klawisz Escape. Pamiętaj: nie można zapisać ani cofnąć zmian przy pomocy przycisków lub skrótów klawiszowych, gdy zaznaczona jest opcja Automatyczny zapis modelu. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. W następnym odcinku opowiemy Ci o zakładce Mapa F10, zakładka kalibracja Mapa. Pozdrawiamy zespół akademii KME.